Siemaneczko kochani, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj otwieramy kalendarz adwentowy DIY, który został zakupiony w Niemczech, w Rossmanie za 24,99 euro, czyli około 120 zł. No to otwórzmy sobie. Mamy tutaj na samym początku naklejeczki, które są bardzo fajne w postaci znaczków. I koperty, które są też fajne w tym roku, bo wyglądają jak listy do kogoś od Świętego Mikołaja. Nawet jest tutaj napisane Nordpol. Bardzo fajne. Mamy tutaj karteczkę, która nam jest niepotrzebna i mamy nasze, będziemy losować, co my tu mamy. Wylosujmy numer 1. O tak, będę losować. Od razu coś chwyciłam. I mamy tutaj sztuczne paznokcie. W zeszłym roku chyba były sztuczne rzęsy. Nie było sztucznych paznokci. Więc fajnie. Kolejną rzecz losuję. Może gdzieś teraz w boczu. I mamy tutaj pomadkę w kolorze semi-mat. I one też były w zeszłym roku. Bardzo dobrze je pamiętam. Nie będę tutaj... no może otworzę, jak mi się uda. Bo mi się nie uda. Udało się. W takim ładnym kolorku. Proszę bardzo. Bardzo fajna pomadka. Z zeszłego roku ją pamiętam. Więc lecimy dalej. Łowię, łowię, łowię. I mamy tutaj tusz. 24-godzinna maskara. W kolorze prawdopodobnie czarnym. Fajnie, już jest lepiej niż poprzedni kalendarz. Lecimy dalej. Coś tu łowię i co ja tu mam? Co ja tu złowiłam? Czy to jest jakaś... Jest to paletka cieni. Już ją otwieram. W takich fioletowych kolorkach. Bardzo fajna. Bardzo fajny kalendarz. Poprzedni kalendarz był droższy i miał o wiele mniej produktów. Łapię coś. Wyciągamy kolejną rzecz. I jest to 3 w 1 mgiełka do twarzy. Arbuzowa. Bardzo fajne. Nie widziałam tego. Nie było tego jeszcze. I bardzo fajny produkt. Nie wiem, która to już rzecz. Przypuszczam, że 5. Przestałam liczyć. No i mamy badziewko tak zwane, naklejki na paznokcie. Nie jakoś jakieś świąteczne, tylko mamy tu jakieś księżyce, jakieś kółeczka, trójkąty, takie tam. Next. Dalej, coś lżejszego wyłowiłam. Ojej, mamy takie słodkie 3 mini gąbeczki. Zobaczcie, one są takie malutkie, normalnie jak mój palec, paznokieć. Słodkie 3 mini gąbeczki, bardzo fajnie. Kolejnym produktem będzie, gdzieś tam z tyłu sięgnę, będzie lakier do paznokci. Jest to taka seria często kojarzona z Essence, z tymi lakierami. Bardzo ładny kolor. Następnym produktem będzie kolejny lakier do paznokci. Z innej serii. Następny produkt z drugiej strony. Wyłowię, wyłowię, wyłowię. I co ja tu wyłowiłam? Banana powder. I niestety tutaj widać, że puder się pokruszył troszkę. Ale zaraz go otworzę, zaraz zobaczymy, co tu. Tylko kąciki się pokruszyły, na szczęście. Całość środka jest cała. Zobaczcie. Tylko tutaj w kąciczkach troszkę się pokruszyło. Ale tak mamy całe. Gdzieś tu wyłowię z tej strony może coś. I mamy kolejny lakier, już trzeci. Widać, że tu trochę się to osypało, ten puder na te produkty. W transporcie. Bo było to zamawiane przez internet w Rossmanie. Więc musiało do nas w końcu przyjść. Może wiecie, że czuję tutaj więcej tych lakierów. Wyciągnę od razu 2. Zobaczcie. To już mamy ile? 5 lakierów?
Pięć lakierów. I wszystkie są jakby w podobnej kolorystyce te seriowe. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie. Mamy takie lakiery. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba ten kalendarz. Jak na razie bardzo fajny. Moim zdaniem lepszy od poprzedniego. Tutaj łowię, to teraz na tą stronę się przeniosę. Co ja tu wyłowię? I mamy liner. Eyeliner. Czarny. Fajnie. Fajnie, że wszystkie są pełne produkty. Łowię dalej, bo tutaj coś widać, to zakrywam. I mamy krem do rąk z maseczką. Fajne opakowanie. I bardzo duży krem. Mi się przyda, bo mi się właśnie skończył mój krem ostatnio. I bardzo mi się przyda. Łowię dalej. I kolejną rzeczą jest Lip Pencil, czyli konturówka. Też w bardzo fajnym kolorze. Jeszcze kilka tych produktów tutaj czuję, więc wezmę kolejny. No nie, i mamy kolejny do paznokci. Baza Coat Extreme Last. Coś takiego. Kolejnym produktem jest kolejna maskara? Czy to jest taka sama? Czekajcie, czekajcie. 24 godziny. Aha, dobra, one się różnią tutaj napisem. No ale druga maskara. Coś tu jeszcze mamy. Chyba jeszcze kolejne lakiery czuję, więc wyciągnę od razu. Kolejna dawka lakierów do paznokci. Proszę bardzo, w innych kolorach. I zostało nam kilka tylko rzeczy. Trzy, może cztery rzeczy. Wyciągam. I mamy kolejną pomadkę. Semi matte. Czy to jest ten sam kolor? Nie. Zobaczcie. Jaka malutka różnica. Czemu, po co dawać pomadki w podobnych kolorach? Tutaj mamy 25, tutaj 21. No ale okej. Kolejny produkt jest oczywiście, że lakier do paznokci tysięczny, ale ten odcień jest bardzo ładny. I zostało nam coś jeszcze tutaj, zaraz przewertuję. Jeszcze dwie rzeczy, wyciągam pierwszą z nich. No nie uwierzycie, nie? Dobrze, że nie dali wszystkich po kolei. Spójrzcie. 21, 22 i 25. Więc mamy trzy podobne pomadki, jak w zeszłym roku. Było podobnie. Ale w zeszłym roku była fajna paleta. I ostatnia rzecz, która nam została, to bronzer. A nie, nie bronzer. To jest paleta cieni. Paleta cieni. I też bardzo ładne kolorki. Bardzo ładne kolorki bazowe. O, widzicie teraz stopy Jacka. Teraz już nie. Bardzo ładne kolorki bazowe, trochę rozświetlone brokatem. Bardzo fajna paletka. Ogólnie kalendarz uważam za bardzo fajny, dużo produktów, chociaż dużo lakierów i bardzo podobne pomadki w podobnych kolorach. Ale kalendarz uważam za bardzo fajny, tu już nie ma nic. Proszę bardzo, nie ma nic. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz wcisnąć przycisku subskrypcji, żeby nie ominął was żaden film. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!